Słyszymy dzisiaj słowa: głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Jaką chwałę mamy głosić? Przede wszystkim dobrą nowinę o zbawieniu. Dobrą nowinę o tym, że Bóg już dawno zwyciężył i zaprasza nas, abyśmy w tym zwycięstwie razem z Nim mogli uczestniczyć. Boże zwycięstwo jest potęgą, przed którą można tylko pokornie uklęknąć i ten dar Bożego zbawienia przyjąć, a wraz z Nim wszystkie Jego owoce. Dlatego dalej słyszeliśmy: oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Oddać chwałę Bogu to po prostu przyjąć ten dar Jego zwycięstwa, dar zbawienia i wejść na tę drogę chwały, nawracając się.